Dzień dobry. Punkty reanimacyjne. Dzisiaj przedstawię trzy punkty reanimacyjne, którymi możemy sobie bardzo szybko pomóc w sytuacji, kiedy będzie zasłabnięcie, omdlenie, brak krwi, jakby krew nie dochodzi do serca. Takie zbladnięcie, że tak powiem, zarówno siebie możemy w ten sposób tutaj reanimować, możemy również kogoś. To będzie krótki filmik. Te punkty zaraz wskażę. To jest punkt na kanale jelita grubego pomiędzy górną wargą a nosem. To jest ten punkt. Następnie punkt żołądka na meridianie żołądka pomiędzy dolną wargą a brodą na środku tutaj. I również punkt żołądka to jest ten punkt na meridianie żołądka, to jest ten punkt po lewej stronie twarzy. I zaraz tutaj bardziej szczegółowo to pokażę. Tutaj możemy sobie zobaczyć ten punkt, prawda? Jeden, drugi. I tutaj trzeci. To są bardzo ważne punkty i bardzo szybkie. W momencie, kiedy zaczniemy je rozcierać, bardzo szybko w sercu zaczyna postępować krążenie krwi i można tutaj w około minutę, półtorej minuty odzyskać przytomność, odzyskać oddech, takie pobudzenie właśnie krążenia w sercu, rumieniec na twarzy wróci, rozluźnienie klatki piersiowej, otwarcie klatki piersiowej, rozluźnienie żeber, szczególnie przy tym punkcie, przy tym stomach, nie stomach, tylko żołądek. Dobrze, i to jest ta plansza. Teraz troszeczkę to ograniczymy i pokażemy to na takiej twarzyczce. I tutaj właśnie zaczynamy od rozcierania tego punktu, zaraz ja trafię, pomiędzy górną wargą a nosem. I ten punkt możemy uciskać, możemy troszeczkę nim pokręcić. Możemy tak przyciskać. Ten punkt na brodzie poniżej dolnej wargi i powyżej brody, prawda, czyli tu na środku, w momencie, kiedy mamy słabe krążenie krwi w sercu, kiedy jest taki stan nieprzyjemnego samopoczucia, zazwyczaj ten punkt tutaj będzie bardzo twarda broda. Ona się czasem nawet podzieli tutaj na takie dwa, o takie staną się guziczki, jakby guski. I wtedy całą, nie tylko ten punkt, ale całą tą brodę trzeba rozetrzeć. Można użyć takiego narzędzia. I tutaj wtedy to rozetrzeć, a można użyć zwyczajnie palca i ruchami rozcieranymi ten, no oczywiście ten punkt główny, ale tutaj jak jest twarda broda, takie guzki się porobią, to trzeba porządnie tak rozetrzeć. Kulistymi można tak rozcierać. No i ten punkt żołądka, który jest doskonały, on jest tutaj, powiedzmy, że tu jest nozdrze, prawda? Tak się zarysowuje, to on jest tutaj troszeczkę dalej, czyli na kości, przepraszam, policzkowej.
tutaj na tej kości policzkowej, czyli pod nią, tak? Tutaj ten punkt. Największe efekty otwarcia tego punktu w momencie właśnie, kiedy jest też złe samopoczucie, ten punkt będzie tutaj też twardy i będzie, jak to mówię, zamknięty, czyli taki twardy, właśnie niedostępny. Najszybciej możemy go otworzyć poprzez rozciąganie. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją, pewnie masażyści tak, ale ci, co nie są masażystami, mogą nie rozumieć, co znaczy rozciągnąć punkt, czyli wsadzić dwa opuszki palców do tego punktu i na zewnątrz rozciągać ten punkt, jednocześnie uciskając w głąb. Jest to troszeczkę nieprzyjemne, czasami troszkę bolesne, natomiast bardzo szybko w ten sposób punkt się otwiera. Jak ten punkt się otworzy, zauważymy, że czy pacjent, czy my sami, prawda, bo możemy to oczywiście do siebie stosować, zauważymy, że ramiona nam się opuszczają. Otwierają się żebra, czyli klatka piersiowa się otwiera, a żebra się tak fajnie rozluźniają. Przede wszystkim oddech. Zauważamy oddech bardzo głęboki, że możemy tak więcej wziąć powietrza i odetchnąć. To będzie pierwszy taki objaw, kiedy ten punkt zostanie otwarty. No i oczywiście wtedy mamy lepszą cyrkulację powietrza, czyli lepsze krążenie następuje, dotlenienie następuje serca, dotlenienie mózgu. Tutaj w ogóle się od razu lepiej czujemy. Ej, kocie. Także ten punkt żołądka jest bardzo też efektowny przy zasłabnięciach, przy takim płytkim oddechu, gdzie nie możemy złapać tchu, że tak powiem, przy zbladnięciu takim. To są te trzy punkty reanimacyjne na twarzy, które są doskonałe. Bardzo szybko możemy nimi odzyskać przytomność, możemy po prostu pomóc komuś nawet w takich sytuacjach. Odważę się powiedzieć, no może nie do końca przedzawałowe, ale zbliżające się, tak, powiedzmy, do takich nawet poważnych stanów chorobowych, niedokrwienia, niedotlenienia. Niedotlenienia to może nie, ale niedokrwienia na pewno tak. Więc bardzo zachęcam do tych punktów. Można je stosować profilaktycznie również, tylko wtedy nie za intensywnie, tak, żeby nie za bardzo pobudzić też to krążenie w sercu, szczególnie ten punkt i szczególnie ten punkt nie za intensywnie. W momencie zasłabnięcia ten punkt bardzo intensywnie i ten również. Ten można stosować profilaktycznie zawsze i można go intensywnie otwierać. Wtedy to jest odczuwalne, bardzo pomocne, bardzo przyjemne rozluźnienie ramion, następuje opuszczenie ramion. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo drogocennych, rozmaitych efektów zdrowotnych, takich natychmiastowo uzyskanych poprzez ucisk, rozcieranie tych punktów, rozciąganie. Także ten punkt na brodzie możemy stosować przy złym samopoczuciu, nawet jak jest ciśnienie, różnica ciśnień. Bardzo szybko zauważymy stwardnienie tych guzków tutaj na brodzie. One są po bokach, będą tego punktu, nie w centralnie w punkcie, tylko tutaj jakby po bokach. Wtedy najlepiej dwoma palcami albo jednym rozetrzeć to porządnie. Nawet chwycić za brodę tak sobie kciukiem i drugim palcem albo trzecim rozetrzeć bardzo intensywnie. Albo dwoma palcami, i wtedy zauważymy takie właśnie bardzo przyjemne też dokrwienie, lepsze samopoczucie.
Także dzisiaj tylko te punkciki, jest ich oczywiście całe mnóstwo, każde jest też inaczej, na inne schorzenia, na inne, inaczej odbierane, ale te są takie bardzo fajne, bardzo szybkie, zarówno do zastosowania dla siebie, jak i dla innych. I nie musimy się ich bać, tak? Nie musimy się bać tych punktów, nic się tutaj złego nie zrobi. Jeżeli się nic nie dzieje, no to niezbyt intensywnie po prostu to robimy, a w momencie zasłabnięcia to tutaj spokojnie, intensywnie i wtedy można wszystkie trzy punkty użyć bez problemu. Dziękuję bardzo.